Bardzo częstym problemem w podnajmie, zwłaszcza na początku naszej przygody, jest to, w jaki sposób obliczyć, czy dana nieruchomość nadaje się do podnajmu, czy będzie nam się po prostu opłacała. Jak to zrobić? O tym dowiesz się w dzisiejszym wideoporadniku nieruchomościowym, na który obejrzenie serdecznie Cię zapraszam. Zanim przejdziemy sobie do omawiania konkretnych elementów, które musimy wziąć pod uwagę, chciałbym zaznaczyć na początku, że nie dostaniesz dzisiaj ode mnie gotowego wzoru, który w magiczny sposób pokaże Ci i da równanie, że faktycznie opłaca się i biorę, albo nie opłaca się, nie biorę. Z tego prostego powodu, że pojęcie opłacalności jest bardzo względne i jest zróżnicowane u nas wszystkich. I w ten sposób dla mnie na przykład mieszkaniem opłacalnym, które biorę pod uwagę do podnajmu, jest takie, które da mi na przykład 400-500 zł różnicy w czynszu między tym, co płacę właścicielowi, a tym, co dostaję od lokatorów, a dla kogoś 1500 zł może być nieopłacalne, bo ma inne podejście, inne parametry, które musi wziąć pod uwagę i właśnie dlatego tutaj musimy sobie sami przez swój pryzmat sprawdzić i przekalkulować, co dla nas konkretnie będzie opłacalne. Więc nie słuchajcie różnych gotowych recept na biznes, zawsze bierzcie pod uwagę to, co czujecie, to, co wymyślicie, co Wam się będzie sprawdzało. Nawet to, co dzisiaj do Was mówię, niekoniecznie będzie się sprawdzać idealnie u Was. Dlatego warto mieć różny pogląd na dany temat i po prostu działać. Ok, możemy przejść sobie już konkretnie do omawiania czynników, które musimy wziąć pod uwagę, które nam pokażą, czy dana nieruchomość faktycznie się opłaca, czy też nie. Pierwszym czynnikiem, który jest podstawowy, będzie to kwota czynszu. Kwota czynszu, którą płacimy właścicielowi nieruchomości, czyli inaczej tak zwane odstępne. Wiadomo, jest to podstawowa rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę przy kalkulacji. Więc na początku skupmy się po prostu na kosztach, które musimy ponieść albo co miesiąc, albo jednorazowo i do tego dopiero będziemy zestawiać przychód i sprawdzać, czy nam się to opłaca, czy nie. Więc pierwszym właśnie takim elementem jest kwota czynszu. Kwota czynszu może być różna, warto oczywiście ją negocjować. Sposobów negocjacji jest wiele, o tym oczywiście opowiem w kolejnym wideoporadniku nieruchomościowym, na który Was już teraz zapraszam, niedługo się on ukaże na kanale. Będę właśnie omawiał poszczególne techniki negocjacji i w jaki sposób rozmawiać o poszczególnych elementach z właścicielem, żeby spojrzeć właśnie na całość jako na proces negocjacji, a nie tylko na poszczególny element, który możemy właśnie negocjować czy targować. Więc kwota czynszu to jest jedno. Kwota opłat administracyjnych do spółdzielni, do wspólnoty, tego niekoniecznie będziemy mogli się przyczepić i negocjować, ale to musimy oczywiście dodać do siebie, tak? Czyli te poszczególne elementy będziemy ze sobą sumować i sprawdzać element i tą stronę kosztową. Kolejna rzecz, media, czyli prąd, gaz, woda, internet. Tutaj musimy zastanowić się, jakie koszty łączne będzie nam generowała dana nieruchomość miesięcznie. O ile na przykład w czynszu tym administracyjnym do spółdzielni będzie wliczone ogrzewanie, będzie wliczona woda, może być, ale nie musi, więc to tym bardziej musimy wziąć pod uwagę. O tyle w niektórych sytuacjach właśnie ten gaz na przykład będziemy musieli zapłacić osobno. Za ten gaz na przykład będziemy musieli zapłacić dodatkowo większą kwotę, bo na przykład dana nieruchomość jest ogrzewana gazem. A w innym przypadku nieruchomość jest ogrzewana z sieci miejskiej i w tym czynszu administracyjnym już będzie wliczona zaliczka na ogrzewanie. Więc sumujmy wszystkie koszty. Pod tym kątem, czy jeżeli dana nieruchomość stoi pusta, to czy będziemy płacić dane kwoty, czy nie będziemy płacić. I to znowu będzie różnica, czy mamy jakieś zaliczki w czynszu. Samo słowo zaliczka sugeruje, że płacimy za coś, co później będzie rozliczane w jakiejś odpowiedniej z góry ustalonej kwocie. Więc na przykład czynsz administracyjny będziemy płacić w określonej wysokości, niezależnie od tego, czy zużywamy, czy nie. Oczywiście on będzie rozliczany na koniec całego okresu rozliczeniowego, ale mimo wszystko co miesiąc musimy taką kwotę wyłożyć. A co innego, jeżeli faktycznie mieszkanie będzie ogrzewane, załóżmy gazem, woda będzie rozliczana osobno i płacimy realnie za bieżące zużycie, wtedy jeżeli lokal stoi pusty, to nie płacimy co miesiąc określonych z góry kosztów. Kolejna rzecz, którą bierzemy pod uwagę, to kaucja. Kaucja oczywiście w przypadku, jeżeli płacimy właścicielowi mieszkania czy nieruchomości do podnajmu, będzie dla nas zwrotna na koniec umowy, zakładając, że nie będzie żadnych uszkodzeń, że nie będziemy zalegać z żadnymi opłatami. Ale tak naprawdę kaucję musimy wyciągnąć z kieszeni na początku i dać właścicielowi taką kwotę, więc to też jest kwota, którą musimy wyciągnąć z kieszeni. Okej, ona niekoniecznie będzie stricte kosztem oczywiście, ale weźmy pod uwagę, że na początku te pieniądze musimy wyciągnąć. Jeżeli jest jedno mieszkanie, to troszeczkę inaczej odczujemy, a jeżeli naraz w jednym miesiącu będziemy brać 2, 3, 4, 10 mieszkań, to nagle kwota kaucji razy X
nieruchomości faktycznie spowoduje, że troszkę tego kapitału będziemy musieli mieć. I pamiętajcie, że kaucja to jest element, który też podlega negocjacji i wcale niekoniecznie musimy płacić kaucję właścicielom. Wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób podejdziemy do tematu, w jaki sposób będziemy rozmawiać, negocjować i zapewniać właściciela o naszych tutaj racjach i naszych korzyściach współpracy właśnie z nami. Kolejną rzeczą jest inwestycja. Inwestycja mam tutaj na myśli kwota, którą przeznaczamy na odrestaurowanie, remont, odświeżenie danej nieruchomości, przystosowanie, zaadaptowanie do dalszego wynajmu. Inna kwota będzie w przypadku, jeżeli dzielimy mieszkanie na pokoje. Inna kwota, jeżeli mamy mieszkanie do wynajęcia w całości. Więc to wszystko musimy zebrać, za przeproszeniem, do kupy w całości i zobaczymy, jak ta kwota wygląda. I teraz znowu, niezależnie od tego, jak podchodzimy do podnajmu, musimy pamiętać o tym, że albo my będziemy tą kwotę wykładać i to jest nasza inwestycja, albo może właściciel taką kwotę zainwestować. Ważne, żebyśmy wiedzieli, o jakiej kwocie mówimy, a później możemy rozmawiać o ewentualnym nawet podziale tej kwoty. Na przykład, że my wyposażamy mieszkanie w łóżka, szafy, biurka, a właściciel na przykład na swój koszt wstawia ściankę działową oraz na przykład maluje mieszkanie i załóżmy remontuje łazienkę. Więc to jest bardzo różne są techniki negocjacji, sposoby, podziały tej kwoty inwestycji. O tym też będzie osobny wideoporadnik. Kolejna rzecz, prowizja. Jeżeli na przykład mieszkanie pozyskujemy do podnajmu od pośrednika, to kwota prowizji będzie de facto naszą inwestycją. Więc też to weźmy pod uwagę, jaka jest to kwota inwestycji. To też jest kwota, którą musimy wyciągnąć z kieszeni i wpływa nam na całokształt danego przedsięwzięcia, danej nieruchomości, którą bierzemy do podnajmu. Okres umowy. To jest bardzo też istotna rzecz, bo jeżeli na przykład mamy dużą kwotę inwestycji, którą musimy wyciągnąć z własnej kieszeni na początku, a umowa będzie opiewała na przykład na pół roku czy na rok do przodu, to może się okazać, że taka inwestycja w ogóle nam się nawet nie zdąży zwrócić, bo właściciel ma prawo taką umowę zakończyć po okresie jej obowiązywania. Więc pamiętajmy, że wszystkie elementy, jeżeli sobie zbierzemy i zaczniemy wyliczać, wyceniać, musimy wziąć też pod uwagę przez pryzmat umowy, którą zawieramy z naszym właścicielem nieruchomości. Więc to są wszystkie rzeczy, które zbieramy, liczymy, sprawdzamy i każda z tych rzeczy osobno będzie podlegała negocjacji i przeliczeniu. Więc możemy je podzielić na koszty, które ponosimy stale co miesiąc, czyli właśnie kwota czynszu do właściciela, kwota opłat administracyjnych, media oraz kwoty, które ponosimy jednorazowo, które powinny nam się zwracać z bieżących zysków, czyli kaucja, czyli inwestycja w daną nieruchomość, w odświeżenie czy w remont, prowizja i to są rzeczy, które właśnie raz wyciągniemy i powinny nam się zwrócić. Ok, tutaj mamy stronę kosztów, teraz strona przychodów. Strona przychodów będzie, myślę, że z jednej strony prostsza do policzenia, jeżeli już mamy jakieś doświadczenie, z drugiej strony trochę trudniejsza, jeżeli dopiero zaczynamy. Więc kwota przychodów to oczywiście jest ta kwota, którą są w stanie nam płacić nasi lokatorzy. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie na pokoje, jest to mieszkanie na przykład czteropokojowe, to sumujemy wszystkie kwoty poszczególnych czynszów za poszczególne pokoje i sprawdzamy, jaka jest ta kwota przychodu łącznie. I teraz mamy bardzo proste zestawienie. Jeżeli wiemy, bo zrobiliśmy wcześniej dobrą analizę, dobrą strategię cenową przyjęliśmy, wiemy, że są chętni na dane pokoje w określonych kwotach, o tym też mówiłem we wcześniejszym akurat wideoporadniku, to możemy sobie to łatwo przemnożyć i załóżmy, mamy mieszkanie czteropokojowe, cztery pokoje jednoosobowe tam wydzieliliśmy i dla uproszczenia każdy z nich załóżmy, że wynajmujemy po 650 zł. No ale właśnie, 650 zł i to też musimy wiedzieć, jaka to jest kwota. Czy to jest kwota, w której już wliczamy te opłaty administracyjne do zarządcy, do wspólnoty? Czy to jest kwota, która już jest w cudzysłowie all inclusive, czyli wszystkie media są już tutaj też wliczone w tą cenę? Czy na przykład to jest kwota w cudzysłowie netto, do której doliczymy opłaty administracyjne i jeszcze osobno media? Więc zauważcie, żebyśmy porównywali ten sam mianownik. Czyli jeżeli mówimy o właśnie tych kwotach, to żeby to na pewno były kwoty wzięte wszystkie pod uwagę, żebyśmy się tutaj nie zaskoczyli później, że każdy rachunek dodatkowy, który przyjdzie, będzie zabierał nam zysk z danej nieruchomości. Czyli zestawiamy zawsze, pamiętajmy, te same wartości. Więc załóżmy, jeżeli planujemy wynajmować pokoje 4 razy 650 zł, to w prostym przeliczeniu mamy 2600 zł przychodu. Jeżeli właścicielowi płacimy załóżmy 1200, opłat administracyjnych do spółdzielni płacimy załóżmy 700 zł, no to łącznie mamy 1900 zł opłat. No i właśnie, jeżeli 650 zł liczyliśmy, że jest to kwota
czynszu dla nas, tak zwanego odstępnego, plus w tym wliczony jest ten czynsz administracyjny do wspólnoty, do spółdzielni, a osobno lokatorzy nam dodatkowo opłacają media, no to zostawiamy tylko ze sobą te dwie wartości. Czyli 1200 plus 700 mamy 1900 zł, z drugiej strony mamy 4 razy 650 zł, czyli 2600, więc różnica z czynszu wynosi nam 700 zł. Media w tym momencie, pozycja numer 3, powinny być nie tak istotne, bo tak naprawdę dla nas neutralne, bo to, co płacimy za prąd, za gaz, to przerzucamy w drugą stronę na naszych lokatorów, więc de facto oni za to płacą, to powinno być u nas neutralne. Więc sprawdźmy, czy ta kwota, te 700 zł, które wyliczyliśmy na tym przykładzie, faktycznie jest taka, która nam się opłaca. Ale weźmy też pod uwagę to, że to już jeszcze nie jest kwota zysku. Dlaczego? Bo to jest dopiero różnica w tych czynszach. Od tego musimy zapłacić podatek, od tego musimy uwzględnić cząstkowy koszt księgowości, na przykład biuro, jeżeli jakieś mamy, na przykład koszt abonamentu za telefon, koszt i czas naszej pracy. Bo albo my fizycznie zajmujemy się wrzucaniem ogłoszeń, odbieraniem telefonów, pokazywaniem lokalu potencjalnym lokatorom, bieżącą obsługą tego najmu, jeżeli trafiają się jakieś problemy, lokatorzy coś zgłaszają, coś się dzieje w mieszkaniu, to też jest czas, który musimy zainwestować, więc musimy wiedzieć, ile jest warta nasza godzina pracy, czy w tych 700 zł zostaje po odliczeniu tej godziny naszej pracy, tych godzin naszej pracy, tej wartości, czy jeszcze zostaje nam jakaś górka. Bo nawet jeżeli my tego nie będziemy wykonywać, to powinniśmy kogoś zatrudnić, za którego też będziemy płacić. Więc tutaj łatwiej nam będzie oszacować, jeżeli mamy pracownika, który dostaje załóżmy 10, 20, 30 zł za godzinę, a średnio poświęca na daną nieruchomość 5 godzin miesięcznie, to wiemy, jaka średnia jest kwota tego naszego kosztu pracowniczego, więc to sobie dostawiamy do naszego bilansu, do naszego policzenia, czy faktycznie nam się to opłaca. Ok. Kolejna rzecz, którą też weźmy pod uwagę, że nie zawsze będzie tak kolorowo, jak sobie szacujemy, że fajnie, jeżeli faktycznie mamy wszystkie pokoje wynajęte, ale co jeśli jeden pokój będzie pusty? W tym naszym przypadku, jeżeli jeden miesiąc, jeden pokój będzie niewynajęty, to mamy o 650 zł przychodu mniej. Co oznacza, że z 700 zł naszego potencjalnego, określmy to, zysku brutto, zostaje nam 50 zł nadwyżki. Więc i tak jest nadwyżka. Czy to dobrze, że 50 zł to jest dużo, niedużo? Też Wam bezpośrednio nie powiem, to znowu musicie oszacować po swojemu. Więc pytanie, kiedy na przykład nam się zwróci pustostan w sytuacji, gdy mamy 1, 2, 3 pokoje niewynajęte, gdy mamy przez pierwszy miesiąc całe mieszkanie niewynajęte, wtedy tak naprawdę całe kwoty, które musimy zapłacić właścicielowi do spółdzielni, są naszym kosztem i dopiero po ilu miesiącach nam się one zwrócą. Więc jeżeli mamy już zestawione kwoty przychodu i kwotę kosztu tych stałych comiesięcznych, to weźmy jeszcze pod uwagę te kwoty jednorazowe, które musimy ponieść, czyli opcjonalnie kaucja, inwestycja w daną nieruchomość oraz prowizja. I tu oczywiście bierzemy pod uwagę inwestycję, którą my wykładamy z własnej kieszeni, którą my inwestujemy. To, co właściciel bierze na siebie, to de facto nie jest nasz koszt, więc niekoniecznie, nie warto tego brać oczywiście pod uwagę do kalkulacji. No i teraz załóżmy, że prowizja dla pośrednika to jest 2000 zł, kwota inwestycji w całą nieruchomość, załóżmy, jest to 7000 zł, ale z czego 4000 zł bierze na siebie właściciel i on tam, załóżmy, będzie robił to odmalowywanie, odświeżanie, a my będziemy musieli zainwestować pozostałe 3000 w na przykład doposażenie danej nieruchomości. Czyli bierzemy pod uwagę 3000 inwestycji plus 2000 zł koszt pośrednika. W związku z tym łącznie mamy 5000 zł, które musimy jednorazowo wyłożyć na daną nieruchomość i zestawiamy to właśnie z tym naszym potencjalnym zyskiem brutto, czyli 700 zł. I tutaj sobie możemy w łatwy sposób określić, w ile miesięcy te nasze 5000 zł zostanie zwrócone. Więc 5000 zł dzielimy na 700 zł i okazuje się, że wychodzi nam, załóżmy tam, x miesięcy, w które ta inwestycja nam się zwróci. No i teraz pytanie, jaki okres zwrotu jest satysfakcjonujący i sensowny? Tutaj niestety znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy patrzy według siebie. Dla mnie bardziej istotne niż to, w ile nam się ta inwestycja zwróci, jest to, na ile łącznie mam umowę z właścicielem podpisaną. No bo jeżeli inwestycja nam się ma zwrócić na przykład w, nie wiem, 7-8 miesięcy, a umowę mamy na rok, no to pytanie, czy te kilka miesięcy zysku potencjalne później faktycznie nam rekompensuje to całe przedsięwzięcie i nam się opłaca w to angażować. Więc uważam, że w takim wypadku ta umowa powinna być odpowiednio dłuższa. 2, 3, 4, 5 lat. To już musicie samodzielnie przekalkulować, ile rzeczywiście
chcecie ten czynsz gwarantować i ile Wam się to powinno wszystko zwracać. Z drugiej strony, jeżeli na przykład nie inwestujemy nic, bo tak się też może oczywiście zdarzyć, że prowizji nie ma żadnej, bo mieszkanie znaleźliśmy samodzielnie, albo samodzielnie się właściciel do nas zgłosił. Jeżeli na przykład ta inwestycja jest w całości przerzucona na właściciela, czyli właściciel zgodził się wziąć na siebie koszty zaadaptowania mieszkania, bo widzi potencjał w tym, że zawrze z nami umowę długoterminową i czuje bezpieczeństwo, że będzie co miesiąc zostawał stały czynsz, nie będzie miał żadnych pustostanów, to nasza inwestycja wynosi zero. Więc wtedy, przynajmniej według mnie, nie jest problemem, żeby podpisać umowę nawet na rok, no bo już od pierwszego miesiąca, jak tylko wynajemy daną nieruchomość, to już mi przynosi zysk. Nie ma żadnej inwestycji, która mi się musi zwrócić. W związku z tym elastycznie można podejść i właśnie sprawdzać i liczyć, co rzeczywiście będzie opłacalne dla nas z jednej strony i z drugiej strony oczywiście dla właściciela danej nieruchomości. No bo pamiętajmy o tym, że żeby to wszystko nam się spięło, to nie tylko nam się musi opłacać, ale właścicielowi przede wszystkim też. To on musi widzieć w tym potencjał, zysk, stabilność i tak dalej. Te wszystkie korzyści, które będą dla niego istotne z punktu widzenia podpisania umowy właśnie z nami. Więc to jest istotne, żeby wziąć pod uwagę wszystkie koszty. No i właśnie, i określić sobie, czy ta kwota, która nam pokazuje się na końcu, jest dla nas, tylko i wyłącznie dla nas opłacalna, czy nie. Podam Wam taki przykład, jak sam zaczynałem podnajem w 2014 roku, to wymyśliłem sobie, że chciałbym wynająć i podnająć 3 mieszkania, z których łącznie będę chciał zarabiać 1100 zł. To akurat była kwota, akurat wtedy było 1100-1200 minimalną krajową, gdzie inni moi znajomi zarabiali, na przykład pracując na kasie w którymś z hipermarketów, to ja stwierdziłem, że obsługując 3 mieszkania na pewno będę mniej czasu musiał poświęcać na pracę, na ich obsługę i ten sam zarobek, ten sam 1100-1200 będę miał. I faktycznie prawie mi się udało, bo nie udało mi się złapać 3 mieszkań za tą kwotę, ale 2 mieszkania na kwotę 1100 zł dokładnie udało mi się wynająć i podnająć, więc byłem bardzo zadowolony z tego tematu. No i zobaczcie, to jest z jednego mieszkania było 600 zł, z drugiego 500. Czyli gdybym się kierował takimi zasadami, takimi mitami, które też rozwiewałem z jednym z poprzednich odcinków, że muszę mieć minimum 1000 zł z danej nieruchomości, to nawet bym nie zaczął tego biznesu. Miałem 1000, ale łącznie z 2, 1100 dokładnie. Ale z drugiej strony nie przeszkadzało mi to, bo kwota inwestycji, którą zainwestowałem łącznie w oba mieszkania, to była tylko 1000 zł. 1000 zł, które poszło na jedno mieszkanie na kaucję. Doposażenie mieszkania załatwiłem z ogłoszeń bezpłatnych, które pozbierałem właśnie, ludzie oddawali za darmo fajne wyposażenie, więc pozbierałem, wynająłem tylko przyczepkę i wystarczyło pozbierać te rzeczy. Więc kwota inwestycji 1000 zł i tak naprawdę w pierwszym miesiącu już mi się zwróciła, więc czemu nie? Więc można było w ten sposób zacząć i uczyć się tego biznesu, kolejne mieszkania dobierać i wtedy tak naprawdę skupiać się na tym, żeby zwiększać swoją marżowość, żeby ten sam czas poświęcać, ale zyski, żeby się zwiększały. Więc każdy wybierze swoją strategię, może się okazać, że dla Ciebie kwota 500 zł różnicy z czynszu już będzie satysfakcjonująca, a może się okazać, że 1500 w ogóle Cię nie będzie satysfakcjonować, bo na co dzień robisz inne rzeczy, które są więcej warte i czas, który przewidujesz na działalność podnajmie będzie na tyle nieatrakcyjny, że to 1500 będzie tak naprawdę za mało, bo Twoja godzina pracy jest większa. Więc zawsze na każdym kroku zachęcam do podejścia indywidualnego, samodzielnego liczenia, w jaki sposób, co Ci się opłaca, bo tylko dzięki temu będziesz wiedział, czy ten biznes jest dla Ciebie, czy nie. Więc na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału i do kolejnych wideo poradników nieruchomościowych i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!